Zagrożony jest globalny bank nasion znajdujący się na wyspie Spitsbergen w Norwegii. Globalny bank nasion zbudowany został w celu bezpiecznego przechowywania nasion roślin jadalnych z całego świata na wypadek globalnej katastrofy. Problem w tym, że archipelag Svalbard, gdzie mieści się magazyn, jest jednym z najszybciej ocieplających się miejsc na Ziemi. Globalny bank nasion znajduje się na Spitsbergenie, największej wyspie arktycznego archipelagu Svalbard. Przez lata wieczna zmarznina zapewniała podstawę twardą jak beton. Jednak teraz topnieje, a proces ten niesie ze sobą wiele zagrożeń dla skarbca nasion. Ale problem ten nie dotyczy tylko globalnego banku nasion, zagrożone są niemal wszystkie budynki położone na archipelagu. Zgodnie z raportem Klimat Svalbard 2100 przygotowanym przez naukowców z Norweskiego Centrum Klimatycznego, globalny bank nasion stoi w obliczu potencjalnie niszczących lawin i powodzi, które mogą wystąpić w nadchodzących dziesięcioleciach. Dzieje się tak dlatego, bo region ten jest jednym z najszybciej ogrzewających się miejsc na Ziemi. Już istnieją realne problemy ze względu na rosnące ryzyko lawin i osuwisk, powiedział profesor Inger Hansen Bauer, szef Norweskiego Centrum Klimatycznego i główny autor raportu. Wysokie temperatury w ostatnich latach już częściowo stopiły wieczną zmarzlinę, w której wydrążony jest tunel prowadzący do skarbca nasion. Rezultat jest taki, że obiekt przecieka. Zarządcy globalnego banku nasion musieli zbudować dodatkowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe, zainstalować nowe, wodoszczelne ściany i wykopać rowy odwadniające. Jak przewiduje raport, w stolicy archipelagu, w mieście Longyearbyen, w pobliżu którego znajduje się obiekt, średnia temperatura w nadchodzących dekadach wzrośnie aż o 10 stopniach Celsjusza. Marzec tego roku jest setnym miesiącem z rzędu, w którym temperatura w Longyearbyen była powyżej normy, powiedział profesor Hansen Bauer. Nie znam żadnego innego miasta, które doświadczyło takiego ocieplenia, dodał. Jeszcze w 2008 roku, kiedy otwierano globalny bank nasion, lokalizację obiektu uznawano za najbezpieczniejszą możliwą na całym świecie do przechowywania nasion najważniejszych roślin uprawnych. Ale wówczas nic nie wskazywało na to, że archipelag w obliczu tak drastycznych zmian klimatycznych. Globalny bank nasion jest schowany 120 metrów w głąb góry, a jego system chłodzenia został zaprojektowany tak, aby korzystać z otaczającej naturalnej wiecznej zmarzliny, śniegu i lodu, aby zapewnić utrzymanie temperatury na poziomie co najmniej minus 4 stopnie Celsjusza. Obiekt zaprojektowano jako naturalną zamrażarkę. Przechowywanie nasion, ze względu na bardzo niską temperaturę, odbywa się tam niemal bez wykorzystania elektryczności. Nie ma też tam stałego personelu. Obecnie znajduje się tam blisko milion nasion różnorakich roślin jadalnych z całego świata. Skarbnica nasion budowana była na wypadek globalnej zagłady i miała przetrwać wieki. Niestety, wygląda na to, że to się nie uda. Co prawda żadne nasiona jeszcze nie ucierpiały, ale prognozowane ocieplenie tego rejonu stwarza potencjalne zagrożenia dla całej kolekcji.